Siema, wiecie co? Wkurza mnie trzymanie tak narzędzi. A że u mnie nic nie może się zmarnować, pora coś z tym zrobić. Po remontach zostało mi sporo takiej rury. Spokojnie, to czysta rura jest, czysta. Nieużywana, to są po prostu końcóweczki. No i czas z tego zrobić uchwyty. Patent nie jest mój, nie mogę się niestety tym pochwalić, a po prostu moje wykonanie wam pokażę. Otworek wycięty, bierzemy się za mocowanie. No i gotowe. Zupełnie za darmo. Można gotowe takie, wiecie, kupić uchwyty oryginalne. Sporo kosztują. To mnie nie kosztowało nic, no bo to mam z odzysku. Zostało mi po prostu. Nie kupowałem specjalnie, żebyście nie gadali, że rura też kosztowała. Nie kosztowała mnie, bo kupowałem ją do domu, do toalety. Zostały mi ścinki, no to sobie wykonałem takie rzeczy. Jak się chce, to można zrobić. Patrzcie, nawet na szlifierkę. Można ze zwykłej płaskownika sobie wygiąć, wyciąć. I zobaczcie, wszystko jest pod ręką. Jak się chce, to można. Nawet zobaczcie, nie w temacie, ale ze zwykłych słoików. Można, zobaczcie, jakie uchwyty sobie fajne porobić. Na nakrętki, śrubki. Inne wkręty. Można, można. U mnie nic się nie marnuje. Ja lubię tanio lub za darmo. Pozdro, cześć.